Straciłem przez ciebie auto, ty stracisz przeze mnie dzieci. Ta sytuacja miała miejsce krótko po ukończeniu studiów. Moja niepełnosprawna mama jest na emeryturze i mieszka w cichej okolicy, której była mieszkańcem dłużej niż ktokolwiek inny. Na końcu ślepej uliczki każdy miał swoje miejsce parkingowe, które było oznaczone numerem domu. Kobieta rzadko opuszczała swoją posesję, dlatego zazwyczaj to ja korzystałem z jej parkingu. Gdy mieszkaliśmy w jednym mieście, co tydzień odwiedzałem ją i przynosiłem zakupy, gotowałem, a także pomagałem naprawiać różne rzeczy. Matka trzymała swój samochód na podjeździe, ponieważ i tak nie jeździła nim często. Na co dzień wolała zajmować się ogródkiem, pieczeniem ciast lub kupowaniem ciasteczek od dzieci na ulicy. Niestety obok mieszkała pewna sąsiadka Ivy, która nie potrafiła parkować. Zawsze zostawiała pojazd bardzo blisko mojego miejsca, przez co musiałem wjeżdżać na krawężnik. Normalnie za bardzo bym się tym nie przejmował, ale jednak istniały dwie kwestie, które nie dawały mi spokoju. Po pierwsze, miała ona czwórkę czy nawet piątkę dzieci, a do tego w każdy weekend organizowała imprezy, przez co zostawiała śmieci na podwórku mamy. Po drugie, całym sercem kochałem mojego Dodge Challengera Hellcat, czyli pierwsze auto, które kupiłem prosto z salonu. Dbałem o nie jak tylko mogłem. Myłem raz w tygodniu, szczegółowo dopracowałem wnętrze oraz ustaliłem zasady, które zabraniały picia, jedzenia oraz zostawiania w nim śmieci. Była to moja największa duma. Moja mama wielokrotnie wzywała policję ze względu na balangi od Ivy. Jej goście zastawiali uliczkę swoimi samochodami, utrudniając ruch, a do tego wdawali się w głośne, pijackie bójki w środku nocy. Co więcej, wzdłuż ogrodzeń zostawiali puste butelki po piwie, opakowania po prezerwatywach, niedopałki papierosów, a nawet torebki po narkotykach. Pewnej soboty jadłem u mamy obiad i nagle usłyszałem głośny trzask, a następnie wycie alarmu mojego auta. Momentalnie wyskoczyłem na zewnątrz i ujrzałem, jak stara Honda Ivy z zaskakującą prędkością wyjeżdża z miejsca parkingowego, a następnie pędzi do wyjazdu z ulicy. Miała cały poobijany zderzak, a do tego zwisał jej jeden reflektor. Przerażony pobiegłem do mojego Challengera i aż wrzasnąłem, gdy go zobaczyłem. Mój przepiękny, zaledwie 3-tygodniowy wóz z przebiegiem mniejszym niż 800 km miał ogromne wgięcie rozciągające się od przedniego zderzaka aż pod drzwi pasażera. A na dodatek prawe koło było przechylone pod kątem 30 stopni. Byłem tak wściekły i jednocześnie zrozpaczony, że od razu zawiadomiłem policję, a następnie złożyłem przez internet wniosek z moim ubezpieczeniem. Zadzwoniłem również po lawetę, która zabrała mój uszkodzony pojazd do dealera, a całkowity koszt naprawy wyniósł $6,500. Co prawda miałem niski udział własny w ubezpieczeniu, ale mój samochód był zaparkowany, a Ivy była winna za szkody. Przez około 2 tygodnie dobijałem się do jej drzwi, ale gdy była w domu, nie chciała mi otworzyć. Z kolei, kiedy przebywała poza nim, wracała dopiero, jak zauważyła, że z parkingu mamy zniknął mój samochód zastępczy. Ona również przestała jeździć swoją Hondą i wynajęła bądź pożyczyła od kogoś Forda Fusion. Zostawiłem jej wiadomość z prośbą, aby do mnie zadzwoniła, ale otrzymałem jedynie nękające telefony z zastrzeżonych numerów, a niektórzy nawet trąbili mi trąbką powietrzną do słuchawki. Około 2 tygodnie po wypadku do domu mamy przyszły dzieci Ivy. Zauważyliśmy, że dwoje z nich ma podbite oczy. Nawet gdyby kobieta nie uderzyła w moje auto, to i tak zrobiłbym to, o czym zaraz opowiem. Ale na pewno nie wymyśliłbym takiego podstępu. Kazałem mamie zrobić zdjęcia dzieciom i miałem nadzieję, że wkrótce w ich domu znowu odbędzie się jakaś impreza. Długo nie musiałem czekać. Już następnego dnia matka zadzwoniła do mnie z informacją, że znowu zakłócają spokój w okolicy. Zainstalowałem w telefonie aplikację, która zmieniła mój numer na fałszywy i zadzwoniłem pod 112. Na ulicy tej i tej jest bardzo głośna impreza i martwię się o dzieci, które przebywają w otoczeniu pijanych dorosłych. Proszę, pośpieszcie się. Wykrzyczałem do słuchawki. Chwilę później znowu otrzymałem połączenie od mamy,
ponieważ funkcjonariusze już dotarli na miejsce. Pojechałem do jej domu, po drodze zahaczając o sklep spożywczy, aby mieć pretekst do mojej wizyty. Gdy wjeżdżałem na ulicę, moim oczom ukazał się widok załamanej Avi i jej chłopaka Baina siedzących w radiowozie. Jeszcze tej samej nocy dowiedziałem się z wiadomości, że mężczyzna miał nakaz aresztowania. Początkowo otrzymali zarzuty, które dotyczyły zakłócania porządku publicznego oraz zakłócania spokoju. Ostatecznie mama anonimowo wysłała pocztą zdjęcia dzieci z adresem i nazwiskiem Avi jako adresem zwrotnym. Niecały tydzień później sąsiadka i jej partner zostali oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi. Myślę, że Bane był także odpowiedzialny za wykorzystywanie córki kobiety. Tak czy inaczej, dzieci trafiły do rodziny zastępczej, a para do więzienia. Współpracownik ukradł moje bilety na mistrzostwa, więc sprawiłem, że stracił ważnego klienta. Jestem wielkim fanem pewnej drużyny futbolowej, która kilka lat temu znowu dostała się do Super Bowl, najważniejszych mistrzostw w futbolu amerykańskim. Na co dzień pracowałem w firmie konsultingowej, gdzie bezpośrednio współpracowałem z kilkoma przedsiębiorstwami. Jeden z moich klientów, z którym niemal codziennie się kontaktowałem, doskonale wiedział o moich sportowych zainteresowaniach. Bardzo się polubiliśmy i szybko narodziła się między nami przyjaźń, więc często po spotkaniach wychodziliśmy razem na drinka lub obiad. Okazało się, że mężczyzna miał możliwość załatwienia pary dodatkowych biletów na mistrzostwa i w ramach podziękowania chciał mi je dać. Zamierzał zrobić mi niespodziankę, więc przekazał je mojemu drugiemu partnerowi, który wraz ze mną zajmował się tym projektem. Wkrótce wydarzenie się odbyło, ale niestety moja ukochana drużyna przegrała. Ponownie spotkałem się z mężczyzną, a ten zapytał mnie: dlaczego nie przyszedłeś na mecz? Podobno ktoś inny był na twoim miejscu. Jaki mecz? Zapytałem zdezorientowany. No jak to jaki? Super Bowl, wyjaśnił. Przecież nie miałem biletów. Odparłem, nie wiedząc o co chodzi. Klient wyjaśnił mi, że przekazał je mojemu koledze z pracy, aby ten dał mi je w prezencie. Nie miałem w ogóle pojęcia, że taka sytuacja miała miejsce. Kiedy mu to powiedziałem, był w prawdziwym szoku i poradził mi, abym dyskretnie dopytał o to w biurze oraz żebym się na nim zemścił. Kiedy w następnym tygodniu wróciłem do pracy, dowiedziałem się od jednej z sekretarek, że ten kretyn podarował innemu ze swoich klientów parę biletów na Super Bowl w ramach podarunku od naszej firmy. W innych okolicznościach pewnie bym odpuścił, aby się niepotrzebnie nie denerwować. Ale to były najlepsze miejsca na mecz mojej ulubionej drużyny w najważniejszych mistrzostwach w całej Ameryce. Chyba nie muszę tłumaczyć, że byłem wkurzony na maksa. Rozważałem konfrontację z nim, ale w końcu zdałem sobie sprawę z tego, że to klient zauważył, że mnie tam nie było. Jeśli on by się tym zajął, nie odbiłoby się to na mnie. Wysłałem mu wiadomość, w której podziękowałem za bilety oraz dodałem, że mój współpracownik przekazał je innym osobom. Natychmiastowo otrzymałem odpowiedź, której wielkimi literami napisał: co ty pieprzysz? Chwilę później dostałem kolejnego SMS-a. Udawaj, że o niczym nie wiesz, ja się tym zajmę. Wspólnie obmyśliliśmy plan, a kilka dni później dostałem informację o spotkaniu, które miało odbyć się w siedzibie jego firmy. Dodatkowo poprosił o obecność mojego współpracownika, co zdarzało się też w przeszłości, więc wspólnie udaliśmy się do jego biura. Gdyby tylko wiedział, że mój klient zorganizował cudowne przedstawienie, aby złapać go na gorącym uczynku. Weszliśmy do sali konferencyjnej i ujrzeliśmy same znajome twarze, poza jedną kobietą po trzydziestce. Mężczyzna od razu przedstawił ją mojemu partnerowi. To jest Stephanie, wiceprezes z innego działu. Bardzo chciała uczestniczyć w tym spotkaniu, wyjaśnił. Hej, wy przecież musicie się znać z Super Bowl. Zwrócił się do mnie. Kobieta akurat chciała uścisnąć moją dłoń, ale usłyszawszy to, odparła zdezorientowana. Naprawdę? Poznaliśmy się tam? Przepraszam, ale nie przypominam sobie. Następnym razem lepiej tyle nie pij. Zażartował klient. Przecież siedzieliście obok siebie, dodał rozbawiony. Popatrzyłem się na niego i rzekłem. Wybacz, ale nie było mnie tam. Może chodzi ci o kogoś innego? W tym momencie mój przygłupi współpracownik
Wyglądał na bardzo zmieszanego i prawdopodobnie próbował na szybko wymyślić jakąś wymówkę. Otworzył usta, aby coś powiedzieć, lecz Stephanie go uprzedziła. Wyjaśniła, że na meczu przecież byli przedstawiciele innego przedsiębiorstwa. Czemu my im w ogóle daliśmy te bilety? Dopytała z niedowierzeniem. Czy my mamy z nimi jakiś wspólny projekt, o którym nie mam pojęcia? Oczywiście byłoby to praktycznie niemożliwe, gdyż pracowali oni w kompletnie innych działach. To trochę tak, jakby Coca-Cola nawiązała współpracę z producentem traktorów. Ten debil znowu próbował włączyć się do rozmowy, natomiast mój klient mu w tym pomógł i zapytał, czy przekazał mi prezent. Mężczyzna momentalnie zrobił się czerwony na całej twarzy i zaczął się jąkać. Ale jemu coś wypadło tego dnia, więc musiał je przekazać komuś innemu, prawda? Popatrzył na mnie z nadzieją, że potwierdzę jego wersję. W tym samym momencie znajomy posłał mi lekki uśmiech. O czym ty w ogóle mówisz? Odparłem. Miałem otrzymać jakieś wejściówki na mecz? Dostałeś bilety, które miałeś mu przekazać jako prezent w ramach podziękowania od naszej firmy. Czy dałeś je komuś innemu? Głos znowu zabrał organizator spotkania. Może coś się pomieszało w biurze? Wymamrotał zmieszany. Prowadzący na chwilę zamilkł, co pewnie jeszcze bardziej zestresowało sprawcę całego zamieszania. Parę sekund później po prostu się odwrócił, chwycił swoje portfolio i iPada, schował wszystko do aktówki i ogłosił koniec posiedzenia. Spojrzał na mnie i rzekł. Wygląda na to, że muszę ci to jakoś wynagrodzić, więc zapraszam cię na lunch. Stephanie, mam nadzieję, że ty też do nas dołączysz. Na końcu rzucił groźne spojrzenie mojemu partnerowi. Myślę, że to chyba koniec naszej współpracy. Wróć proszę do domu i wkrótce się do ciebie odezwiemy. Facet zasugerował, że również chciałby z nami pójść, pewnie aby załagodzić sytuację, ale kobieta powiedziała mu wprost, że to nie jest dobry pomysł. Od razu zawołała recepcjonistę, aby go odprowadził. Gdy tylko wsiadł do windy, cała nasza trójka wybuchła histerycznym śmiechem. Tak naprawdę Stephanie nie była wiceprezesem, tylko zwykłą pracownicą korporacji, która została wciągnięta do naszego przebiegłego planu. Ostatecznie wyszła też z nami i okazała się naprawdę świetną osobą, a do tego również była wielką fanką tej samej drużyny. W drodze do restauracji otrzymałem dramatycznego SMS-a od tego kretyna, w którym napisał, że powinienem go kryć dla dobra firmy i że musimy pogadać, jak tylko wrócę. Odpisałem mu, jasne, porozmawiamy i zobaczę, co da się zrobić. Klient doradził mi, abym poczekał kilka godzin i napisał mu, że oczekuję faktury za odsprzedaż biletów na Super Bowl, która wynosiła ponad 10 tysięcy dolarów oraz za nasz posiłek. Mężczyzna specjalnie wybrał drogi lokal, w którym zrobiliśmy duże zamówienie. Oprócz tego miałem zażądać bezpośrednich przeprosin oraz oficjalnego pisma dla firmy klienta, w której przyznałby się do czynu, który można uznać za kradzież. Dodatkowo miałem go poinformować, że już nigdy nie będzie mógł z nami współpracować. Cała ta sprawa wywołała poruszenie wśród pozostałych wspólników, a ja rzeczywiście wypadłem w niej świetnie. Wyglądało na to, że podjąłem wysiłek, aby uratować klienta dla naszej firmy, mimo że byłem ofiarą w tej sytuacji. Przyjaciel przeniósł się do innego partnera, co oznaczało, że mój współpracownik stracił swój udział w zyskach z jakiejkolwiek pracy z nim. Na dodatek pozostali partnerzy kazali mu zapłacić faktury z jego pensji. Z perspektywy czasu naprawdę nie mam pojęcia, o czym do cholery myślał ten facet. Czy on naprawdę wierzył, że klient po prostu nie zauważy, że nie dziękuję mu za bilety na Super Bowl? Niestety atmosfera w pracy stała się dla mnie przytłaczająca ze względu na jego obecność. Kilka miesięcy później postanowiłem odejść i trafiłem na znacznie lepsze stanowisko. Podobną decyzję podjął mój klient, który obecnie współpracuje z zaprzyjaźnionym pracownikiem konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Nadal nie mogę przeżyć tego, że ominął mnie Super Bowl pomimo przegranej drużyny. Mam nadzieję, że w tym roku znowu dostaną się do mistrzostw, a ja tym razem zobaczę mecz na żywo. Zostaw subika, mordeczko.